41 młodych, zdolnych i z całą pewnością pracowitych mieszkańców powiatu olsztyńskiego otrzymało dziś stypendia naukowe, sportowe lub artystyczne. Listy gratulacyjne z okazji przyznanego stypendium wręczono podczas 14. gali stypendialnej Fundacji Fundusz Ziemi Olsztyńskiej. Łączna kwota stypendiów wyniosła 49,5 tysiąca złotych, z czego 48 tysięcy złotych pochodzi z dotacji powiatu olsztyńskiego, a pozostałe środki z wpłat przekazywanych indywidualnie przez radnych powiatowych, radnych gminy Biskupiec oraz tzw. 1%. Jak powiedział Marek Borowski, członek zarządu Fundacji Ziemi Olsztyńskiej, jest to już 14. gala, na której młodzi, zdolni ludzie otrzymają stypendia. Po raz kolejny stypendyści powiatu olsztyńskiego otrzymają stypendia z fundacji. W tym roku zostało przyznanych 41 stypendiów, z czego 35 to są stypendia naukowe. Otrzymuje je 12 studentów i 23 uczniów szkół średnich oraz przyznaliśmy jako fundacja 4 stypendia artystyczne i 2 stypendia sportowe. Oczywiście w całej idei stypendiów chodzi o to, żeby stworzyć taki system równego startu dla wszystkich dzieci i dla tych dzieci, które są dziećmi uzdolnionymi, ale też uzdolnionymi w różnych obszarach, czy to w obszarze samej wiedzy i nauki, jak również w obszarze artystycznym czy sportowym. Po prostu stypendia dają równy start i równe szanse startu dzieciakom i młodzieży w przyszłe życie, a o to chyba na tym nam wszystkim najbardziej zależy. Oczywiście warunki, które tutaj są do spełnienia, to są też warunki dotyczące tak zwane warunki socjalne, czyli osoby, które składają wnioski stypendialne, muszą wskazać, jaką sytuację materialną one mają, ale również komisja oceniająca wnioski brała pod uwagę średnie, specjalne osiągnięcia, uzdolnienia w danej dziedzinie. W tym roku tych wniosków oczywiście wpłynęło więcej, nie byliśmy w stanie na wszystkie wnioski odpowiedzieć. Natomiast co roku fundacja stara się pozyskiwać coraz to więcej środków finansowych, żeby zwiększyć ilość dzieci obejmowanych stypendiami. Dzisiaj stypendyści otrzymują stypendia na łączną kwotę prawie 50 tysięcy złotych, to jest dokładnie 49 tysięcy 500 złotych w tej edycji. Oczywiście zapraszamy wszystkich partnerów, którzy chcieliby zauczestniczyć i wesprzeć fundację, do współpracy w tym obszarze. To są różne kwoty. W zależności od tego, czy jest to stypendysta, który studiuje, czy uczeń szkoły średniej, to rozróżnienie głównie jest na tym obszarze. Jednym ze stypendystów jest Mateusz Bernat, który oprócz bardzo dobrych wyników w nauce realizuje się w tańcu towarzyskim ze swoją partnerką Agatą Leśnicką, dzięki czemu otrzymał stypendium artystyczne. Otrzymuję stypendium artystyczne, wymaga wiele pracy, zważywszy na to, że jestem tancerzem tańca towarzyskiego i to jest bardzo ciężki sport i sztuka, żeby wytrenować małe detale, setki godzin, nawet tysiące godzin na sali spędzone. To jest bardzo drogi sport i każde pieniądze się przydadzą. W zeszłym roku w klasie C zdobyliśmy 16 miejsce w Polsce i również otrzymaliśmy tytuł mistrza okręgu w stylu standardowym i w stylu latynoamerykańskim. Fundacja Fundusz Ziemi Olsztyńskiej istnieje od 2002 roku. Przez 14 lat przyznała 642 stypendia na łączną kwotę ponad 845 tysięcy złotych.